Bardzo serdecznie i gorąco witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego. Będziemy chcieli dzisiaj dalej kontynuować tematykę teologiczną związaną ze stanem umarłych. 2 listopada wieczorem oglądałem kolejne wydanie dziennika telewizyjnego w pierwszym programie polskiej telewizji i byłem przerażony, kiedy w związku ze świętem zmarłych, z zaduszkami, w tym programie poruszano kwestię istnienia duszy nieśmiertelnej i przedstawiono człowieka, który przeżył śmierć kliniczną i twierdził, że był po drugiej stronie, że w jakiś sposób ma pojęcie o tym, co się dzieje z duszą. Pokazano również kawałki i być może zareklamowano filmu Czyściec. Byłem, moi drodzy, przerażony tym, że ludzie na podstawie słów osób, które nigdy nie umarły, były jedynie w stanie śmierci klinicznej, budują sobie obraz tego, co naprawdę dzieje się po śmierci. Byłem przerażony tym, że produkuje się filmy, które są kompletnie sprzeczne z naukami Pisma Świętego. Żal, wielki żal mi polskiego narodu, który nie znając Pisma Świętego, pada ofiarą takich zwiedzeń, doktryn i dogmatów, nie mających żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym. Dlatego dzisiaj chcę dalej kontynuować temat związany ze stanem umarłych i na bazie Pisma Świętego odpowiedzieć na pytania, czym jest duch i czym jest dusza w naukach Pisma Świętego. A więc bardzo serdecznie, bardzo gorąco was wszystkich witam tutaj w Kościółku Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zabrzydowskiej. Witam również bardzo serdecznie wszystkich, którzy na terenie całego kraju, może i za granicą, słuchają dzisiejszego rozważania, biorą udział w dzisiejszym badaniu Pisma Świętego. Temat dzisiejszy jest niezwykle ważny. Pozwólcie, że na chwilkę skłonię swoje czoło i poproszę Boga o to, aby dał mi mądrość, a Duch Święty, żeby na nas wszystkich oddziaływał, gdy będziemy pochylali się nad kartami Biblii i zastanawiali się nad tym, czym jest duch, czym jest dusza. Boże Wszechmogący, niech Duch Twój Święty przemawia przeze mnie, da mi mądrość, abym w sposób jasny, zrozumiały i zgodny z prawdami Pisma Świętego mógł przedstawić powyższe zagadnienia. I wszystkim moim słuchaczom daj, Panie, mądrość, oświeć ich umysły, otwórz serca, aby mogli zrozumieć i przyjąć te wspaniałe poselstwo zawarte w Piśmie Świętym, pochodzące od Ciebie. Błogosław dzisiejsze nasze spotkanie, nas wszystkich biorących udział w tym rozważaniu. Amen. Czym jest duch? Czym jest dusza? Pismo Święte uczy, że człowiek składa się z trzech ściśle ze sobą zespolonych elementów: ducha, duszy i ciała. Apostoł Paweł na ten temat pisał. Jego zapis, natchniony zapis, możemy odnaleźć w pierwszym liście do Tesaloniczan i tam w 5 rozdziale, werset 23, gdzie apostoł Paweł zapisał w ten sposób. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało
niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mocny tekst adwentowy, zawierający obietnicę powrotu Pana Jezusa. Paweł w tym zapisie wspomina ciało. I od tego elementu zaczniemy. Ciało to nasz organizm, struktura materialna człowieka, zbudowana z materii pierwiastków i związków chemicznych. Składa się z wielu ściśle ze sobą powiązanych układów, narządów i tkanek. Jest cudowną, żywą, wielofunkcyjną i złożoną maszynerią powołaną przez Boga do istnienia. W Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Księdze Mojżesza, w rozdziale 2 i wersecie 7 mamy następujące słowa zapisane. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, z materii. Popatrzmy na Psalm 139, werset 13 i 15. Psalm 139 i tam werset 13 i 15. W 139 psalmie czytamy następujące słowa w wersecie 13 i 15. Bo Ty ukształtowałeś nerki moje. Czytamy tutaj. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą. Choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. A więc proszę zwrócić uwagę, jest tutaj podkreślona cudowność Bożego stworzenia, jaką jest organizm ludzki, który tak wspaniale funkcjonuje. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli teraz na to, czym jest duch. Kwestia ciała jest zrozumiała, jasna, nie wymaga jakiegoś szczególnego komentarza, ale teraz kwestia ducha. W Starym Testamencie pojawia się słowo ruach, hebrajskie słowo ruach. W Nowym Testamencie odpowiednikiem hebrajskiego słowa ruach jest grecki wyraz pneuma. Hebrajski ruach, grecki pneuma to w zasadzie to samo słowo, które oznacza ducha, duch. W Starym Testamencie występuje jeszcze takie pojęcie tchnienie życia, albo oddech życia, albo dech życia. W Starym Testamencie jest to w zasadzie jedno słowo, które w języku polskim tłumaczymy dwoma słowami, tchnienie życia, oddech, dech życia. I słowo to w języku hebrajskim brzmi naszema. Naszema. W Piśmie Świętym ruach, pneuma, naszema to pojęcia wieloznaczne. W Starym i w Nowym Testamencie, w zależności od kontekstu, mają bardzo szerokie zastosowanie.
Na przykład może to być Duch Święty, czyli Duch Boży, jako jedna z trzech boskich osób biblijnego bóstwa. Mogą to być aniołowie, demony, jakiekolwiek istoty niematerialne, paranormalne, nie z tego świata. Może to być również oddech, powietrze, wiatr, myśl, intelekt, psychika, emocje, usposobienie i tak dalej. W obrębie naszych badań dotyczących stanu umarłych słowa czy pojęcia duch i tchnienie życia oznaczają energię życia. Życie po prostu, pierwiastek życia, siły witalne, dech lub tchnienie życia. Duch lub tchnienie życia w powyższym znaczeniu pochodzi od Boga, bo Bóg jest źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia. Duch lub tchnienie życia jako siły witalne nie są obdarzone żadnym elementem świadomości. Po śmierci istoty żywej, zarówno człowieka, jak i zwierzęcia, wraca do Stwórcy. Lub moglibyśmy powiedzieć, wypala się. Kończy się jego zasób energii, czy zapas energii. Popatrzmy na niektóre teksty, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja wynotowałem niektóre ze Starego i Nowego Testamentu, ukazujące nam znaczenie słowa duch i tchnienie czy oddech życia w kontekście stanu umarłych. Pierwszy tekst, który chciałbym przeczytać, znajduje się właśnie w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżesza, czyli w Księdze Rodzaju, drugi rozdział, werset 7. Czytam ten tekst z Biblii hebrajsko-polskiej, a więc czytam ten tekst w jego brzmieniu hebrajskim. Brzmi następująco. I ulepił Jahwe Bóg człowieka z prochu z ziemi. I tchnął w nos jego oddech życia. I stał się człowiek istotą żyjącą. Tutaj tekst mówi, że Bóg tchnął w nos jego oddech życia. I tutaj właśnie występuje słowo naszema. Naszema. Oddech życia. Dech życia. Tchnienie życia. Popatrzmy na Księgę Hioba, 34 rozdział. I tam w Księdze Hioba, w 34 rozdziale, interesuje nas werset 14 i 15. Mamy Księgę Hioba, szukamy rozdziału 34 i czytamy werset 14 i 15. Czytam go również według brzmienia tekstu hebrajskiego. Gdyby zamierzało do niego serce jego, duch jego i tchnienie jego do niego odebrał, zaginęłoby wszelkie ciało razem i człowiek w proch obróciłby się. Przeczytajmy teraz ten tekst według przekładu Biblii Warszawskiej, żeby był elegancko zrozumiały. Brzmi następująco. Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha. I tutaj właśnie występuje hebrajskie słowo ruach. I ściągnął w siebie swoje tchnienie. I tutaj właśnie występuje hebrajskie słowo naszema. To by od razu zginęło wszelkie ciało.
i człowiek wróciłby do prochu. Czyli widzicie, gdyby Bóg odebrał istotom żyjącym tego ducha, te tchnienie życia, wszystkie istoty zakończyłyby życie. Duch, tchnienie życia, to są te siły witalne, to jest ta energia życia. Popatrzmy teraz na pewien zapis, który znajduje się w księdze Koheleta w 12 rozdziale i wersecie 7, czyli inaczej mówiąc, księga kaznodziei Salomona. I tutaj w księdze kaznodziei Salomona, 12 rozdział i werset 7, przeczytajmy sobie. Brzmi on następująco, czytam z Biblii Warszawskiej, 7 werset. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Hebrajski tekst brzmi: wróci pył do ziemi tak, jak nim był, a wiatr, w nawiasie duch, powróci do Boga, który go dał. I tutaj czytamy, że z chwilą śmierci człowieka, gdy jego ciało wchodzi w stan rozkładu, ten duch wraca do Boga. Energia, ta siła witalna, ten oddech życia wraca do Boga. Popatrzmy teraz na księgę Izajasza proroka i tam 42 rozdział, werset 5. 42 rozdział, werset 5. W tekście hebrajskim, w Biblii Hebrajsko-Polskiej brzmi ten tekst następująco. Tak mówi Bóg, Jahwe, który stworzył niebiosa i rozciągnął je, który rozpostarł ziemię i produkty jej, który dał oddech ludowi na niej i ducha tym, którzy chodzą po niej. A więc tutaj czytamy, że Bóg dał oddech ludziom zamieszkującym ziemię, czyli dał życie. I tu występuje hebrajskie słowo naszema. I czytamy, że dał ducha tym, którzy po niej chodzą. I tutaj właśnie występuje hebrajskie słowo ruach. Oba słowa są synonimem życia, energii życia. Bóg istotom przez siebie stworzonym dał życie. I w Starym Testamencie życie jest oddane przez słowa ruach i naszema. Popatrzmy teraz na księgę proroka Ezechiela. 37 rozdział, wersety od 1 po 10. Ezechiel, 37 rozdział, wersety od 1 po 10. Przeczytamy troszeczkę dłuższy fragment, ale to dobrze, bo jest bardzo fajnie wytłumaczona kwestia, czym jest duch, ruach. Czytam więc tekst z 37 rozdziału Księgi Ezechiela, od wersetu 1 po 10. Tekst hebrajski brzmi następująco. Posłuchajcie. Była na mnie ręka Jahwe i wyprowadził mnie w duchu Jahwe i postawił mnie pośród doliny, a ona była pełna kości. I przeprowadził mnie z powodu nich wokół ze wszystkich stron. A oto było ich dużo bardzo na powierzchni tej doliny. I oto były suche bardzo. I dalej czytamy następujące słowa. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją kości te? I powiedziałem: Panie, Jahwe, Ty wiesz.
i rzekł do mnie: prorokuj z powodu kości tych i powiedz do nich: kości wyschnięte, słuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Pan Jahwe kościom tym: oto ja jestem wprowadzający w was ducha. I tu jest słowo ruach. I ożyjecie. I umieszczę na was ścięgna. I nałożę na was ciało. I oblekę na was skórę. I umieszczę was ducha. Umieszczę wy was ducha. Ruach. I ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Jahwe. I prorokowałem tak, jak polecono mi. I stał się szum, gdy prorokowałem. A oto szczęk i zbliżyły się kości, kość do kości. I zobaczyłem, i oto na nich ścięgna i ciało weszło. I oblekło się na nich skórą później. Ale ducha, ruach, brakowało w nich. I mówił do mnie: prorokuj do ducha, ruach. Prorokuj, synu człowieczy, i powiedz do ducha. Cały czas występuje tu hebrajskie słowo ruach. Tak mówi Pan Jahwe: z czterech wiatrów przybądź duchu, ruach, i tchnij na zabitych tych i ożyją. I prorokowałem tak, jak polecił mi. I wstąpił w nich duch, ruach, i ożyli, i stanęli na nogach swoich. Wojsko wielkie, bardzo, bardzo. Bóg zabrał w widzeniu proroka Ezechiela do jakiejś doliny, która cała była wypełniona starymi, suchymi kośćmi. Bóg zadał pytanie prorokowi, czy ci ludzie kiedykolwiek ożyją. Prorok skromnie odpowiedział: Panie Boże, to Ty najlepiej wiesz. Na rozkaz Boży prorok prorokował i wtedy te kości, prawda, ze szczękiem, z łoskotem złożyły się w szkielety. Potem na rozkaz proroka czy prorokowanie Ezechiela pojawiły się tkanki. Potem wszystko to zostało obleczone skórą, a więc mamy tutaj dolinę pełną martwych ciał, dlatego że brakuje w nich ducha, czyli życia. I wtedy na rozkaz Boga, gdy Ezechiel znowu prorokuje, w tych wszystkich wstępuje duch, ruach. I oni z martwych wstają, oni ożywają. Mamy więc tutaj fragment, który wybitnie i bezdyskusyjnie wskazuje na to, że hebrajskie słowo ruach w kontekście stanu umarłych oznacza energię życia, po prostu życie, siły witalne, które powodują, że nasze organizmy żyją i funkcjonują. Teraz popatrzmy do Nowego Testamentu. Tutaj odpowiednikiem hebrajskiego słowa ruach będzie greckie słowo pneuma. I otwieram Ewangelię Marka, 15 rozdział. Ewangelia Marka, 15 rozdział. I czytam werset 37, związany ze śmiercią Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Tekst brzmi następująco, werset 37, 15 rozdziału. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Tekst grecki mówi: wyzionął ducha. I tutaj duch to greckie słowo pneuma. Jezus wyzionął ducha. Wyzionął życie. Popatrzmy na Ewangelię Marka, 15 rozdział i werset 39. Także związany ze śmiercią Pana Jezusa. A widząc to setnik,
który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Że tak oddał ducha. Ten zwrot, że tak oddał ducha, po prostu znaczy tyle samo, że tak umarł, że tak zakończył życie. W Piśmie Świętym czytamy, że tego samego ducha, te same tchnienie życia, ten sam oddech życia posiadają także i zwierzęta. Chcę, żebyśmy teraz popatrzyli na Księgę Rodzaju, 7 rozdział. I w Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Księdze Mojżesza, w 7 rozdziale, czytam wersety 21 po 23. Czytam według brzmienia tekstu hebrajskiego. Tekst dotyczy katastrofy potopu. I wyginęło wszelkie ciało pełzające na ziemi z ptactwa i z bydła i ze zwierza. I z wszelkiego roju rojącego się na ziemi. I wszyscy ludzie, wszystko, które miało tchnienie życia w nozdrzach swoich, ze wszystkiego, co było na suchym lądzie, wymarło. Wszystko, co miało tchnienie życia. Te tchnienie życia mieli ludzie, którzy zginęli podczas potopu, i miały wszystkie zwierzęta, które również podczas potopu zginęły. A więc tak to jest przedstawione. Bóg jest źródłem życia i tą energią witalną życia Bóg obdarzył i człowieka, i zwierzęta. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali Psalm 104. Bardzo piękny psalm. Szybciutko otwieramy Psalm 104 i będę czytał wersety od 25 po 30 według przekładu Biblii Warszawskiej. Od 25 po 30. Oto morze wielkie i szerokie, gdzie roi się od płazów bez liku, małych i wielkich zwierząt. Okręty płyną po nim, lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał. Wszystko to oczekuje na ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi. Tekst hebrajski używa tutaj wszędzie słowa ruach, duch. Przeczytam tą końcówkę tego tekstu. Ukryjesz oblicze twoje, przerażają się. Zabierzesz ducha, ruach ich, zginą i do prochu swego powrócą. Poślesz duchy, ruach twoje, będą stworzone i odnowisz oblicze gleby. A więc kiedy Bóg, że tak powiem, zabiera ten ruach, wszystko, co żyje, kończy swoje istnienie. Gdy Bóg daje ruach tego ducha, wtedy czytamy, że stworzone bywają, że wtedy organizmy żyją, funkcjonują i egzystują. Chciałem przeczytać teraz pewien fragment z Księgi Koheleta, czyli z Księgi Kaznodziei Salomona, rozdział 3, wersety od 19 po 21.
Bardzo ciekawy zapis, szczególny zapis. Brzmi on następująco. Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię. I tutaj mamy w wersecie 19 słowo, które jest w Biblii Warszawskiej przetłumaczone jako tchnienie. W tekście hebrajskim jest tam słowo ruach, duch. I dalej czytamy w wersecie 21 dech synów ludzkich, dech zwierząt. Występuje tutaj również słowo ruach, duch synów człowieka, duch zwierzęcia, czyli życie człowieka, życie zwierzęcia. Słowo duch to życie. Przejdźmy teraz do kolejnej części naszego rozważania, jeszcze ciekawszej myślę, a więc do kwestii duszy. Czym jest dusza? Czym jest duch, już wiemy. Duch, hebrajskie słowo ruach lub tchnienie życia, oddech życia, naszema, lub grecki odpowiednik pneuma, to życie. To energia życia, to te siły witalne, pochodzące od Boga, które sprawiają, że organizmy wszelkich bytów, i człowieka, i zwierzęcia, zwierząt, żyją, egzystują, funkcjonują. A dusza? Czym jest dusza? W Starym Testamencie 436 razy występuje hebrajskie słowo nefesh. Nefesh. W Nowym Testamencie 103 razy występuje greckie słowo psyche. Greckie słowo psyche jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa nefesh. Kiedy czytamy Pismo Święte i analizujemy znaczenie słowa nefesh w Starym Testamencie, czy słowa psyche w Nowym Testamencie, okazuje się, że w Piśmie Świętym są to pojęcia wieloznaczne. W zależności od kontekstu, czy nefesh, czy psyche, ma szerokie zastosowanie. Oba słowa stosowane są dla oznaczenia istoty żywej, człowieka, życia, psychiki, usposobienia, emocji, siedliska uczuć i woli człowieka. I bardzo często oba słowa są stosowane zamiennie. Psyche, prawda, dusza, a duch. Duch, dusza stosowane są zamiennie. Oczywiście w naszych rozważaniach dotyczących stanu umarłych dusza oznacza przede wszystkim psychikę, intelekt, uczucia, emocje i wolę człowieka. Takie jest jej znaczenie, ale nie tylko. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali fragment Psalmu 42. I w Psalmie 42, Psalm 42, najpierw sobie go znajdźmy.
i otwórzmy. Tak, mamy Psalm 42 i werset 2 po 3, potem 6 po 7. W Biblii Warszawskiej ten zapis brzmi następująco, 2 po 3. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? I kolejne wersety, 6, 7. Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie. Dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar. Popatrzcie, tekst mówi, dusza pragnie, dusza tęskni. Tekst mówi, że dusza rozpacza, dusza drży. Tekst mówi, że dusza smuci się. W tym wypadku widzimy, że dusza to jest stan psychiczno-emocjonalny, duchowy człowieka. I tutaj oczywiście wszędzie w tym fragmencie Psalmu 42, gdzie w polskim języku występuje słowo dusza, w języku hebrajskim występuje hebrajskie słowo nefesh, dusza. Popatrzmy teraz na Ewangelię Mateusza. 26 rozdział i werset 38. Otwieramy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział i tam werset 38, który brzmi następująco. Dotyczy Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane. Pan Jezus do swoich uczniów zwraca się słowami. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Tekst grecki brzmi, wtedy mówi im, zasmucona jest dusza, to jest słowo psyche, ma aż do śmierci. Dusza moja jest zasmucona, dusza moja się smuci. Zwrot ten oznacza stan psychiczny, emocjonalno-psychiczny, w jakim znajdował się wtedy Pan Jezus. Smutny, zatrwożony, przerażony. Popatrzmy na kolejne zapisy. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, werset 19 po 20. Jest to fragment pewnej przypowieści Pana Jezusa. Otwieramy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, od wersetu 19 po 20. Pan Jezus powiedział o pewnym bogaczu, któremu pole obrodziło plony, który miał po prostu urodzaj. Ten człowiek szczęśliwy reaguje następująco. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? A więc popatrzcie, ten człowiek sam do siebie odzywa się, powiem do duszy swojej. Do siebie. On sobie to uzmysławia. Duszo moja, masz wiele dóbr złożonych. Duszo, odpocznij, jedz, pij, wesel się.
Są to synonimy życia, są to synonimy jego stanu psychicznego, umysłowego, emocjonalnego, które wyrażają jego radość, satysfakcję. Z tego powodu, że w tym roku zdobył wiele dóbr, które zapewniają mu dostatnie życie na dłuższy czas do przodu. Duszo, odpocznij, jedz, pij, wesel się. No i Pan Bóg mu mówi, głupcze tej nocy zażądają duszy twojej. I tutaj w wypowiedzi Pana Boga dusza oznacza życie. A więc popatrzcie, jaki szeroki jest wachlarz zastosowania słowa dusza. Stan emocjonalno-psychiczny, życie. W tych dwóch wersetach słowo dusza ma właśnie te dwa znaczenia. A popatrzmy teraz na kolejny zapis w drugim liście Piotra. I w drugim liście Piotra przeczytajmy sobie drugi rozdział, werset 8. Drugi list Piotra, drugi rozdział, werset 8. I czytam następujący tekst. Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. O kim mowa? O Locie. Lot po rozstaniu się z Abrahamem zamieszkał w Sodomie i był świadkiem zepsucia, jakie panowało w tym mieście. I Piotr zapisał, trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Co oznacza tutaj ten zwrot? Trapił się w duszy swojej. Był smutny. Był strapiony. No po prostu negatywnie, źle odbierał to, gdy widział, jak wielkie zepsucie jest w Sodomie. I tutaj właśnie występuje słowo psyche oznaczające duszę. No i mamy tutaj bardzo wyraźny zapis ukazujący, że dusza to to, co dzieje się w naszym umyśle, nasze myśli, odczucia, stan psychoemocjonalny, nasze usposobienie. Smucimy się, radujemy się, trwożymy się. A więc patrząc na te wszystkie teksty, zauważam, że dusza w sensie biblijnym to całokształt wszystkich zjawisk wegetatywno-zmysłowo-intelektualnych, składających się na pojęcie ludzkiej psychiki. To życie duchowe i emocjonalne człowieka. Dlatego w medycynie mamy działy zajmujące się psychiką i zdrowiem umysłowym człowieka, nazwane od greckiego wyrazu psyche, psychologią lub psychiatrią. Ale w Starym i Nowym Testamencie słowem dusza określano również istotę ludzką, osobę, jednostkę. Przeczytam jeszcze raz tekst z Księgi Rodzaju, drugi rozdział, werset 7, z historii stworzenia. Jest napisane, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Chcę zwrócić uwagę na końcówkę tego wersetu. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Tekst mówi, hebrajski tekst,
i stał się człowiek istotą żyjącą. I tutaj występuje hebrajskie słowo nefesh, przetłumaczone jako istota. Nefesh to istota. Nefesh to jednostka, to jakiś byt. To człowiek. Popatrzmy na księgę Ezechiela, 18 rozdział, werset 4. Księga Ezechiela, 18 rozdział, werset 4. Ten tekst przeczytam w jego hebrajskim brzmieniu z Biblii hebrajsko-polskiej. Brzmi on następująco. Patrz, wszystkie dusze są moje. One, tak dusza ojca i jak dusza syna, są moje one. Dusza grzesząca, ona umrze. Są to słowa Boże, słowa Boga, skierowane do proroka. Bóg mówi do proroka, patrz, zobacz, wszystkie dusze, i tu jest użyte słowo nefesh, wszystkie dusze są moje. Byśmy powiedzieli, wszyscy ludzie są moi, wszystkie osoby są moje, wszystkie jednostki, wszystkie byty są moje, mówi Pan Bóg. I mówi dalej Bóg, one, tak dusza, i tutaj jest słowo hebrajskie nefesh, ojca, i jak dusza, i znowu hebrajskie słowo nefesh, syna, są moje. A więc życie ojca, życie syna, ojciec, syn, wszyscy ludzie, wszystkie żywe byty należą do Boga. I ostatni fragmencik brzmi dusza, i tutaj występuje hebrajskie słowo nefesh, dusza grzesząca, ona umrze. Jeśli ktoś w tym zapisie potraktuje duszę według dogmatu rzymskokatolickiego, że chodzi tu o duszę nieśmiertelną, to ma problem. Bo tekst biblijny mówi, że dusza grzesząca, ona umrze. A więc dusza nie jest nieśmiertelna. Dusza, gdy człowiek grzeszy, umrze, jest śmiertelna. Ale jeśli występujące tutaj hebrajskie słowo nefesh potraktujemy jako człowieka, jako osobę, istotę, to ten tekst oznacza, że człowiek, który grzeszy, umrze, poniesie śmierć. Popatrzmy teraz na księgę Ezechiela, 18 rozdział, werset 20. Hebrajski tekst tego zapisu brzmi, osoba grzesząca, ona umrze. I tutaj w Biblii hebrajsko-polskiej występuje słowo nefesh, które oddane jest polskim słowem osoba. Osoba, czyli hebrajskie nefesh, grzesząca, ona umrze. Jeśli ktoś upiera się przy tym, że chodzi tu o duszę nieśmiertelną według pojęcia doktryny rzymskokatolickiej, no to tekst wyraźnie mówi, że dusze ludzi grzesznych umrą, a więc nie są nieśmiertelne. Jeśli natomiast rzeczywiście występujące tu hebrajskie słowo nefesh oznacza istotę, osobę, no to tekst oznacza, że człowiek, osoba, która grzeszy, ona umrze. Popatrzmy teraz na Księgę Dziejów Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich,
drugi rozdział, werset 41. Tekst grecki brzmi następująco. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali zanurzeni i zostały przyłączone w dniu owym dusze około 3000. Jest to zapis dotyczący kazania apostoła Piotra w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy. Na skutek kazania Piotra czytamy, 3000 osób przyjęło chrzest święty. Ale tekst grecki mówi, że były to dusze. Te osoby, ci ludzie są określone, są określeni słowem dusze. Około 3000, czyli psyche. Popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich, 27 rozdział i 37 werset. Apostoł Paweł, uwięziony w Cezarei Nadmorskiej przez 2 lata, w końcu odwołał się do cesarza, w związku z tym musiał popłynąć do Rzymu. I w trakcie rejsu, gdy płynął statkiem, to czytamy, że burza była, sztorm. No i zapis 37 wersetu mówi, byliśmy zaś wszystkie dusze, psyche, na statku 276. Czyli na tym okręcie, na którym płynął apostoł Paweł, było 276 dusz, czyli osób. I jeszcze jeden tekst z pierwszego listu Piotra, 3 rozdział, werset 20. Tekst grecki brzmi, które nie uległy niegdyś, gdy wyczekiwała Boga wielkoduszność w dniach Noego, kiedy budowana była arka, na której nieliczni, to jest 8 dusz, i tu jest słowo psyche, zostali uratowani przez wodę. Piotr przypomina historię potopu. Piotr przypomina, że na arce, czy do arki, weszło 8 osób. Noe, jego żona, jego synowie z żonami. I tutaj wszystkie te osoby określone są słowem dusza. W potocznym języku nieraz się mówi, że w mojej parafii jest 100 dusz. A więc dusza oznacza człowieka, istotę. Ale również dusza oznacza życie. Życie. I teraz chciałbym, żebyście razem ze mną spojrzeli na Księgę Rodzaju, 9 rozdział. Czyli pierwsza księga Mojżesza, 9 rozdział i werset 4. Kto by pomyślał, ale ten tekst jest naprawdę zdumiewający. 9 rozdział, werset 4. Kończy się potop i Bóg po potopie zawiera przymierze z Noem i jednocześnie wydaje zezwolenie na to, że można spożywać mięso. Ale Bóg zastrzega sobie, że nie wolno mięsa spożywać, no właśnie, z duszą jego. 4 werset brzmi następująco. W Biblii Warszawskiej. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. A więc tutaj nie będziecie jedli mięsa z duszą jego. Słowo dusza w języku hebrajskim to nefesh. No i tekst mówi, że dusza to krew. Tak, bo krew jest nośnikiem życia. Krew jest synonimem życia. Dlatego Bóg mówi, nie będziesz jadł krwi. Krew to dusza. Krew to życie. W Księdze Wyjścia, czyli w drugiej
Księdze Mojżesza, w 21 rozdziale, chcę przeczytać wersety. 23, 24. 21 rozdział, wersety 23 i 24. Tekst polski w Biblii Warszawskiej brzmi: jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, nogę za nogę. Ale tekst hebrajski brzmi tak: a jeśli szkoda będzie i dasz życie, i tutaj słowo życie w języku hebrajskim to nefesh, za życie. I znowu powtarza się słowo nefesh. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Dasz życie za życie, dasz nefesh za nefesh. Nefesh to życie. A więc zobaczcie, jakie szerokie znaczenie hebrajskiego wyrazu nefesh, czy greckiego psyche. Dusza, jednostka, stan psychiczny i tak dalej. Popatrzmy na Ewangelię Jana. Otwórzmy Ewangelię Jana, 10 rozdział, werset 11. Ewangelia Jana, 10 rozdział, werset 11. Słynne słowa Pana Jezusa. 10 rozdział, werset 11. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Pan Jezus mówi: dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Jak ten tekst brzmi w greckim Nowym Testamencie? Ja jestem pasterz dobry. Pasterz dobry psychę jego kładzie za owce. Popatrzcie, w przekładzie Biblii Warszawskiej mamy zwrot: dobry pasterz kładzie życie swoje za owce. Ale w tekście greckim, tam gdzie występuje słowo życie, tam mamy do czynienia ze słowem psyche. Tutaj greckie słowo psyche, dusza, najczęściej tłumaczone jako dusza, oznacza życie. Dusza to życie. To się pokrywa z poprzednimi tekstami ze Starego Testamentu, gdzie Pan Bóg mówi: nie będziesz jadł krwi z duszą. Gdzie Pan Bóg mówi: dasz duszę za duszę, czyli nefesh za nefesh, życie za życie. A tutaj Pan Jezus mówi: ja daję psychę swoje za owce. Daję swoje życie, poświęcam swoje życie za owce. Otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, werset 26. 15 rozdział i werset 26. Tekst jest bardzo prosty. Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mowa tu jest o Barnabie i Pawle. Są oni określeni jako ci, którzy oddali, poświęcili swoje życie dla Pana Jezusa. Tutaj w przekładzie Biblii Warszawskiej mamy słowo życie, ale w tekście greckim występuje słowo psyche. I dlatego tekst grecki jest przetłumaczony następująco, albo następujące brzmienie ma w Nowym Testamencie greckim. Ludźmi, którzy wydali duszę ich dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Psychę to życie. Jeszcze jeden tekst. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. I przeczytamy sobie wersety od 9 po 10. Czytam tekst grecki. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, od wersetu 9 po 10. Siedzący zaś pewien młodzieniec imieniem Eutychos.
w otworze, czyli w oknie, znoszony snem głębokim, kiedy wykładał Paweł przez więcej, uniesiony przez ten sen, spadł z trzeciego piętra na dół i został podniesiony martwy. Zszedłszy zaś Paweł, przypadł do niego i objąwszy powiedział: nie czyńcie wrzawy, bo dusza jego w nim jest. A więc, kiedy apostoł Paweł, tak jak czytamy, przemawiał przez dłuższy okres, przez dłuższy czas przemawiał, to jeden z młodych ludzi, słuchaczy, no po prostu zasnął i spadł z trzeciego piętra i się, no byśmy powiedzieli, zabił. Ale apostoł Paweł stwierdza, że nie. On żyje. Dusza jego jest w nim, czyli życie jego w nim nadal jest. Życie w nim pozostało. On żyje. A więc dusza to również życie. Badałem Pismo Święte bardzo dokładnie. Nie znalazłem w Piśmie Świętym natchnionego zapisu przedstawiającego duszę jako byt nieśmiertelny, który po śmierci człowieka egzystuje i funkcjonuje niezależnie od materii, gdzieś tam w zaświatach lub w piekle, niebie czy czyśćcu. Bo Biblia wyraźnie uczy, że poza Bogiem nie ma niczego samo w sobie nieśmiertelnego i wiecznego. Nie ma czegoś takiego jak dusza nieśmiertelna. Jedyny Bóg jest nieśmiertelny. W pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale i wersecie 17 czytamy: a królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Tutaj Paweł określa Boga jako króla wieków, czyli kogoś, kto jest ponad czasem, który niezależny jest od czasu, który jest jednocześnie nieśmiertelny. W 6 rozdziale tego samego listu i w wersecie 16 Paweł napisał: jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Jedyny, który ma nieśmiertelność. Nikt poza Bogiem nie ma sam w sobie nieśmiertelności. Istoty stworzone przez Boga otrzymały nieśmiertelność, nieśmiertelność warunkową, ale same w sobie nieśmiertelności nie mają. Tylko Bóg jest nieśmiertelny. Dlatego dusza z chwilą śmierci wraz z ciałem ginie w grobie. Duszę można unicestwić. Dusza jest śmiertelna według pojęć biblijnych. Bo na przykład popatrzmy na zapis, który znajduje się w Księdze Liczb, czyli w 4 Księdze Mojżesza, 23 rozdział i werset 10. 4 Księga Mojżesza, 23 rozdział, werset 10. Tekst brzmi następująco: któż policzy Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych. Niech mój kres będzie taki jak jego. Są to słowa Bileama, pewnego proroka, którego król Moabu sprowadził, aby przeklinał Izrael, który wszedł do Moabu i szykował się do wejścia do ziemi obiecanej.
I tenże właśnie Bileam mówi: niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych. I tutaj właśnie występuje nefesz. Nefesz. Aby umarła osoba, nefesz, moja śmiercią prawych. Osoba. Dusza śmiercią prawych, aby umarła. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i wersecie 28 sam Pan Jezus powiedział, że dusza jest śmiertelna. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 28. Mateusz 10, 28. Jest. Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. A potem dodaje: bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle, czyli w grobie. Ten tekst w języku greckim brzmi następująco. I nie bójcie się zabijających ciało, zaś duszy, psychę, nie mogących zabić. Bójcie się zaś raczej mogącego i duszę, psychę, i ciało zgubić w Gehennie. Ludzie mogą zniszczyć nasze ciało, ale nie złamią naszego ducha, naszego przekonania, naszej osobowości. Natomiast szatan może doprowadzić do tego, że nie tylko stracimy życie doczesne w sensie fizycznym, ale również może złamać naszą osobowość, naszą wiarę. I duszę, i ciało zgubić w Gehennie, powiedział Pan Jezus. A więc dusza jest śmiertelna, jeśli będziemy ją w ten dosłowny katolicki sposób traktować. Popatrzmy na zapis listu Jakuba, 5 rozdział. List Jakuba w końcu Nowego Testamentu i 5 rozdział. Czytam wersety od 19 po 20. Jakub, 5 rozdział, werset 19 po 20. Tekst mówi tak. Czytam z przekładu Biblii Warszawskiej. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Tu jest mowa o duszy, o uratowaniu, o wybawieniu duszy od śmierci. Jeśli jest człowiek, który postępuje niewłaściwie, on zdąża ku śmierci. Jego dusza ulegnie śmierci. Ale jeśli ktoś pomoże temu człowiekowi podźwignąć się z upadku i z powrotem wejść na drogę sprawiedliwości, to tekst mówi, wybawi duszę jego od śmierci. A więc, jeśli człowiek grzeszny usłucha napomnienia, wybawi swoją duszę od śmierci. Ale jeśli nie usłucha i będzie dalej szedł drogą grzechu, to jego dusza ulegnie śmierci. Tak to jest tutaj zapisane. Bo śmierć jest końcem duszy, jako naszej świadomości, jako naszej psychiki i emocji. Pamiętacie, bo już wiele razy czytałem ten tekst, ale pozwolę sobie go jeszcze raz przeczytać. Jest to Psalm 146 i tam werset 3 i 4. Psalm 146 i werset 3 i 4, który brzmi następująco. Nie pokładajcie ufności w książętach,
ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. A więc w chwili śmierci giną wszystkie zamysły człowieka. Gaśnie jego dusza. Giną jego myśli, jego odczucia. Mózg przestaje funkcjonować. Dusza zanika. Inny tekst, który też czytałem często, to jest Księga Koheleta, czyli Kaznodziei Salomona. I tam 9 rozdział, wersety od 5 po 10. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły. I nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Nurze więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Umarli o niczym nie wiedzą. Umarli nie mają żadnej świadomości, nic nie odczuwają. W krainie umarłych, w grobie, w stanie śmierci, niebytu i nieistnienia nie ma żadnego działania ani poznania. Dusza ginie, kiedy człowiek umiera. Bo dusza to między innymi po prostu nasza psychika. Te nasze wewnętrzne życie, to nasze emocje, to nasz stan po prostu duchowo-emocjonalno-psychiczny. Nadzieją chrześcijanina opierającego swą wiarę na autorytecie nieomylnego Słowa Bożego winno być zmartwychwstanie ze snu śmierci w prochu ziemi do życia wiecznego podczas powrotu Pana Jezusa, a nie niebiblijne doktryny o duszy nieśmiertelnej pogańskiego pochodzenia. Utrwaliły się one w powszechnym chrześcijaństwie już na stałe, już we wczesnym średniowieczu. Nadzieja zmartwychwstania podczas paruzji jest Bożym prawdziwym objawieniem zapisanym w Biblii dla naszego pocieszenia. Chciałbym tutaj, już kończąc nasze rozważanie, powołać się na zapis w Księdze Hioba. 19 rozdział od wersetu 23 po 27. W wielu przekładach Biblii nie jest on fortunnie przetłumaczony, więc czytam go w jego brzmieniu z Biblii hebrajskiej. Kto dałby zatem, że zostałyby zapisane słowa moje? Kto dałby w zwoju, że zostałyby zapisane? Z rylcem żelaza i ołowiu na zawsze, na skale zostałyby wyryte. I ja wiem, że wybawca mój żyje i ostatni nad prochem moim będzie stał. I potem jak skórę moją zniszczą tą, lecz w ciele moim zobaczę Boga, którego ja zobaczę, ja i oczy moje ujrzą i nie inny, jak tęsknią wnętrzności moje w piersi mojej. Job chciałby, żeby jego wyznanie wiary zostało zapisane w księgach, w zwojach, po wszystkie pokolenia, ba, żeby nawet zostało wykute na skalę, która by przetrwała całe wieki, aby wszyscy w następnych wiekach mogli te słowa odczytać.
wykute żelaznym rylcem. Ołów wklepywano w literki, żeby tak elegancko po prostu te literki odbijały się od szarej skały. I on mówi, ja wiem, że wybawca, kogo ma na myśli? Chrystusa. Że Chrystus żyje, że ostatni nad prochem moim stanie. On mówi, choć moja skóra ulegnie rozkładowi, no moje ciało ulegnie rozkładowi, to po prostu przyjdzie taki dzień, kiedy zmartwychwstanę. I znowu, jako jednostka osobowa, w ciele moim będę widział Boga. Moje oczy Go zobaczą, ja Go będę widział. I na końcu Job mówi, tęsknią wnętrzności moje za dniem powrotu Pana Jezusa, który mnie z martwych wzbudzi do życia wiecznego. Piękny tekst znajduje się w księdze proroka Izajasza, 26 rozdział, werset 19, który brzmi następująco. 26 rozdział, werset 19. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Piękny tekst o zmartwychwstaniu. Ziemia wyda zmarłych, zmarli się obudzą. I ostatni zapis znajdujący się w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, werset, rozdział 4, od wersetu 6 po 8. Paweł za Nerona został aresztowany, skazany na śmierć. Gdy Paweł przebywał w więzieniu, oczekując na wykonanie wyroku śmierci, napisał w tym liście do Tymoteusza takie słowa. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Paweł zdaje sobie sprawę, że to już jego ostatnie chwile w tym życiu doczesnym, ale on pisze, oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Wieniec sprawiedliwości, który da mi Pan Jezus wtedy, kiedy powróci. Nie tylko mi da ten wieniec sprawiedliwości, czyli życie wieczne, ale i wszystkim, którzy umiłowali i oczekują na Jego powrót. A więc, moi drodzy, nie piekło, nie czyściec, nie jakieś wędrówki dusz. To jest zwiedzenie. Tego w Biblii nie ma. Zmartwychwstanie podczas powrotu Pana Jezusa. To jest nadzieja oparta na naukach Pisma Świętego, podana przez Boga, Chrystusa, proroków i apostołów. I tak doszliśmy do końca naszego rozważania. Chciałbym podać kilka ogłoszeń, które dla Państwa przygotowaliśmy. A więc pierwsze, które zawsze się powtarza prawie podczas każdego naszego rozważania. Każdy, kto chciałby otrzymać materiał dzisiejszego rozważania biblijnego, niech nas o tym powiadomi. A wszystkie dane kontaktowe są umieszczone pod filmem. Drugie ogłoszenie. W naszym sklepie na Facebooku Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska jest wiele ciekawych pozycji literatury płatnej, jak i bezpłatnej. I zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i składania zamówień. Możecie książki kupić za zaliczeniem pocztowym albo po prostu otrzymać bezpłatnie. I jeśli chodzi o książeczki bezpłatne, które chciałbym dzisiaj zareklamować, koniecznie, koniecznie namawiam Was do tej pięknej książeczki Poza wyobraźnią.
ukazującą potęgę i majestat Boga w kosmosie, w przyrodzie i w egzystencji ludzkości. Poza wyobraźnią. Drugą książeczką bezpłatną to jest taka broszura Biblia mówi. W tej książeczce Biblia mówi wytłumaczone są i podane podstawowe zasady wiary Pisma Świętego. Czyli przedstawiony jest temat i teksty biblijne na dane zagadnienie. Bardzo fajna rzecz, serdecznie zachęcam. Trzecie ogłoszenie. Gdyby ktoś chciał spotkać się ze mną i porozmawiać na temat nauk Pisma Świętego, jest to możliwe. Oczywiście ta osoba zainteresowana takim spotkaniem musi to zgłosić nam. No, jeśli ktoś mieszka zbyt daleko, aby móc się spotkać ze mną, możemy umówić spotkanie z przedstawicielem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który będzie gdzieś bliżej mieszkał w jego okolicy. Ale w zasadzie, jeśli to jest gdzieś tam w promieniu 50 czy 100 kilometrów, no to problemu nie ma, możemy się spotkać, mogę dojechać. Możecie też oprócz poczty mailowej pisać do nas listy i dzwonić. A wszystkie dane znajdziecie w opisie pod dzisiejszym materiałem, czyli adres i tak dalej. Czwarte ogłoszenie, proszę Państwa, no jednak uczciwie i pokornie prosimy o wsparcie finansowe dla naszej działalności. Ja jako prelegent jestem duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i otrzymuję za swoją służbę kaznodziejską wynagrodzenia, ale osoby obsługujące i montujące cały program czynią to społecznie. A wasze wsparcie finansowe pomogłoby nam polepszyć, rozwinąć i rozszerzyć naszą działalność. No, zainwestowalibyśmy też po prostu w reklamę naszego kanału, naszych programów, by do większej liczby osób móc dotrzeć. I w opisie pod filmem podajemy wszystkie dane potrzebne do dokonania wsparcia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, aby być powiadomionymi o nowych, kolejnych materiałach teologicznych dotyczących nauk Pisma Świętego. I zostawcie również pod filmem swój komentarz, jeśli uznacie za słuszne. Dajcie łapkę w górę. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkim Bożych błogosławieństw i do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnym rozważaniu. Dziękuję, niech Pan nas błogosławi, będzie z nami. Amen.